2584 punkty w 10 minut i 4 życia. Nie wierzę. He? Jak mnie pokonasz, posprzątam cały warsztat. Jest deal. Witajcie w kolejnym odcinku Testerów Jakości. Realizowanym przez TIFF Rheinland Polska. Dzisiaj będziemy testować jakość popularnej deski toaletowej oraz tabletów. Zapraszamy. Toalety istniały już 4500 lat temu. Ich pierwsze ślady znaleziono na obszarze subkontynentu indyjskiego w Mohenjo-Daro. Podstawowym parametrem oceny deski toaletowej według TIFF Rheinland jest wytrzymałość. Przeciętna deska wytrzymuje obciążenie statyczne pionowe 1500 N na deskę zamkniętą i otwartą oraz 300 N siły poziomej. Kolejnym parametrem oceny deski jest przyczepność, czyli solidny system mocowania oraz zawiasów, który sprawi, że deska będzie mocno trzymała się muszli. No, powiem nie. Poza wytrzymałością, mocowaniem oraz zawiasami liczy się także materiał, z którego wykonana jest deska oraz jej walory estetyczne. Trudno powiedzieć, który materiał jest najlepszy. Jeśli chodzi o czyszczenie, to generalnie łatwiej utrzymać w czystości deskę z tworzywa sztucznego. Natomiast deski drewniane bądź z materiałów drewnopochodnych, najczęściej MDF, bywają dużo ciekawsze wizualnie, ale są za to bardziej podatne na spęcznienie i mogą wymagać specjalnej konserwacji. Swoją drogą, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego większość desek toaletowych jest biała? Ostatnio bardzo popularne na rynku są deski z systemem wolno opadającym. Zaletą takiej deski jest to, że nie trzeba jej samemu zamykać. Jest cicha i nie trzaska przy zetknięciu klapy z deską. 3 sekundy 21 setnych. Podstawowymi parametrami oceny tabletu według TIFF Rheinland Polska są ekran o wysokiej rozdzielczości, jakość obiektywu kamerki, dobre szkło, mocny procesor, dużo pamięci i funkcjonalność. Przed zakupem tabletu warto zwrócić uwagę na parametry techniczne, jakość materiałów, z których jest wykonany, ich wytrzymałość oraz wagę całego urządzenia. Warte uwagi są modele lekkie, wodoszczelne, o wysokiej odporności na zarysowania, wysokie temperatury oraz upadki. Kolejnym ważnym kryterium oceny jakości tabletu według TIFF Rheinland jest jakość oraz skala dźwięku. Przeważnie tablety są wyposażone w głośniki niewielkiej mocy, które nie przenoszą dźwięków w szerokim paśmie. Przed zakupem tabletu warto sprawdzić jakość oraz skalę dźwięku głośników oraz pasma w kanale słuchawkowym. Kacper! Równie ważne, co jakość dźwięku, jest funkcjonalne, proste, intuicyjne w obsłudze oprogramowania. Za godzinkę będzie gotowe, szefie. Ważnym kryterium jakości według TIFF Rheinland jest także opcja sterowania skalą jasności ekranu. Satysfakcjonujące modele posiadają analogowe regulatory. Lepsze posiadają cyfrowe regulatory. Najlepsze automatyczną regulację jasności. Bardzo istotna jest także wydajność baterii. A co za tym idzie? Średnia długość działania urządzenia oraz czas jego ładowania. Ładowanie dobrego tabletu powinno trwać średnio od 1,5 do 2 godzin, a bateria powinna wytrzymać pracę od 4 do 5 godzin aktywnego użytkowania. Ładowanie bardzo dobrych urządzeń trwa poniżej 1,5 godziny, a bateria potrafi wytrzymać pracę nawet powyżej 5 godzin aktywnego użytkowania. TIFF Rheinland testuje deski toaletowe, sprawdzając system mocowań, sprawność konstrukcji zawiasów, systemu wolno opadającego oraz wytrzymałość na wysokie i niskie temperatury. TIFF Rheinland Polska testuje tablety, sprawdzając ich długość działania oraz ładowania. Łatwość użytkowania, intuicyjność, skalę trudności obsługi, oprogramowanie, ilość i funkcjonalność punktów dotykowych na ekranie, sterowanie funkcjami ekranu, wejścia USB, głośniki, Wi-Fi oraz kamerę. Jest! 9 planszy, 9877 punktów i 10 żyć. Ja nie sprzątam. Nie. To już na tyle w tym odcinku. Dzięki, że nas oglądacie. Subskrybujcie, oglądajcie nas dalej, komentujcie i udostępniajcie. Stop! I ja nie sprzątam.
Ja coś nie sprzątam. Ja na pewno nie sprzątam, bo ja wygrałem. Ja nie mam zamiaru nic sprzątać. Jak zawsze, ale ja i tak nie będę sprzątać tym razem. Ja wygrałem i ty sprzątasz.